eliminację jako pierwsi z Europy. Wyobrażasz sobie taką sytuację, że na przykład gramy w półfinale z Rosjanami i obserwuje to prezydent Putin i trzyma paluszek na takim przycisku czerwonym. No, jak ukryto tą chorobę, to poddałem się operacji. Pierwszego lutego miałem operację, więc wszystko mi usunęli, to co było zarażone. Przychodzisz chemioterapię? Tak, jestem po 5 chemioterapiach. Po 5 chemioterapiach? Jeszcze zostało mi 7. Nie no, Paweł, naprawdę doprowadziliście mnie i chyba cały naród do płaczu. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Moim Państwa gościem, wybitny reprezentant Polski, uczestnik Mundialu w Korei, Paweł Kreszałowicz. Miło Cię widzieć, Paweł. Witam. Cześć. Zacznie. Już udzieliła się Tobie ta mundialowa atmosfera, czy dopiero po pierwszym meczu? Myślę, że tak, że wszyscy czekamy, bo już rozgrywki się skończyły i ci, co kochają piłkę, to czekają na następne. Wiadomo, największa impreza dla fanów piłki nożnej i dla samych piłkarzy. Ogromne przeżycie i wszyscy jesteśmy już podekscytowani. A jak myślisz, który balonik jest większy? Teraz ten, czy ten w 2002 roku? Myślę, że ten był w 2002 roku większy, bo po 16 latach graliśmy na mistrzostwa. Aha. Wygraliśmy eliminację jako pierwsi z Europy i balon był tak nadmuchany. No i pęk. No, pamiętam, że sam trener Engel mówił, że jedziecie tam po mistrzostwo świata. Rzeczywiście wierzyliście w to, że jedziecie tam wygrać? Jak to było? Czy to taki był tylko sposób na zmotywowanie? Każdy miał jakieś marzenia. No, pytania dziennikarzy, po co jedziemy? No, to najgłupsze pytanie, jakie może być od dziennikarza, po co jedziemy? No, jedziemy po to, żeby wygrać. No, chyba normalne, chcemy wszystko wygrać. No ale z perspektywy czasu można powiedzieć, że w ogóle nie byliśmy przygotowani na tę imprezę. I ją przegraliśmy chyba w głowach, a nie w umiejętnościach piłkarskich. 2002 to jest taki pierwszy mundial z udziałem Polaków, który pamiętam, no bo tego w 86 nie mogłem pamiętać, jeszcze mnie wtedy w planach nie było. No pamiętam to doskonale, jak razem z kumplami zrobiliśmy sobie wagary w szkole, bo to były takie godziny przedpołudniowe. Jak śpiewaliśmy hymn razem z Edytą, my już dawno skończyliśmy, ona dalej śpiewała. No i pamiętam to ogromne rozczarowanie. No Paweł, naprawdę doprowadziliście mnie i chyba cały naród do płaczu. No. Ja myślę, że my też byliśmy rozczarowani z tego tytułu, bo naprawdę stworzyliśmy świetny team przed mistrzostwami. Później jak zwykle musimy coś schrzanić w naszym zachowaniu. Wyrzucanie zawodników 3 minuty przed mistrzostwami, psucie atmosfery, zabieranie ludzi, którzy się nie nadawali. No właśnie, jak bardzo wpłynęło to brak powołań Tomka i Iwana? Dzisiaj jestem troszkę doświadczonym człowiekiem, już tyle lat minęło i można to na spokojnie przemyśleć. Przeżywaliśmy to wielokrotnie, ja przynajmniej osobiście, że tak się stało, inaczej, bo to była jedyna impreza, na której byłem, wielka. Na pewno my nie jesteśmy pod tym piłkarskim, nie mamy możliwości wybierania tysiąca zawodników. Więc mamy określoną grupę ludzi, no i z niej musimy wybrać. No i wszystko było gdzieś tam dobrze poukładane, była świetna atmosfera i w miarę byliśmy dobrze przygotowani. No i ktoś za 50 zawsze to rozwalił, więc no. Właśnie ponadto byliśmy, mówię, to jest moje zdanie osobiście, tylko osobiste. Nie byliśmy mentalnie do tego przygotowani. Gdzieś to odpaliliśmy w głowach. A propos tych powołań, no to co impreza, to zawsze jest ta sama gadka, kogo zabrać powinien trener teraz przecież też, tak? Czy Peszko ma jechać, czy nie jechać, teraz Glik z ręką będzie grał lepiej niż ktoś inny, ale no rzeczywiście chyba wyrwanie z drużyny takich osobistości, które budują atmosferę, no to tak jak mówisz, no to bardzo wpłynęło wtedy na was. No. Przede wszystkim to byli doświadczeni chłopcy, doświadczeni zawodnicy, którzy tej drużynie coś dali. I tak się stało, no ale to jest decyzja trenera. My w Polsce mamy ponad 30 milionów trenerów i każdy chciałby być selekcjonerem i każdy gdyba i jak to zrobić. No ale to jest trener, który ufa z danej grupie ludzi, powołuje ich.
on odpowiada za wyniki, więc tu przecież my zawodnicy robimy wszystko to, co nam trenerzy każą. Tak? To nie jest tak, że dzisiaj jesteś w słabej formie, bo robiłeś co innego niż ci trener kazał. Każe robić to, to robisz to. I później no, są efekty albo dobre, albo złe. No. Niestety na tych mistrzostwach nie mówię, no to już tyle lat minęło, ale dalej gdzieś tam ja przynajmniej w sobie mam rozczarowanie, bo to była jedyna impreza, na której byłem dużo. No właśnie, ja powiedziałem tutaj o swoich emocjach, o takim moim osobistym rozczarowaniu, ale tak trudno mi sobie wyobrazić, jak duże obciążenie wy piłkarze musicie nieść na swoich barkach, mając właśnie takie odpowiedzialność za 40 milionów ludzi. Jak sobie ty z tym radziłeś? Znaczy, notabene tak patrzę na te mistrzostwa, ja niezły turniej zagrałem osobiście, ale to nie ma znaczenia, bo my jako drużyna przegraliśmy, a w piłce nożnej to jest gra zespołowa i tu nie ma indywidualności, zespół wygrywa, zespół przegrywa. Ja czułem się świetnie na tym turnieju, zresztą no, opinie były po turnieju takie, a nie inne ekspertów, którzy to oceniali. No ale mimo wszystko my jako drużyna poniesiemy klęskę i trzeba tak to powiedzieć. Choć z naszej grupy przed mistrzostwami planowano no, już ciemno, że my wyjdziemy Portugalczycy, a wyszła Korea i Stany Zjednoczone, więc, no więc piłka potrafi sprawić dużo psikusa, ale przede wszystkim uczy pokory. To, że wygrywasz gdzie indziej, a później przegrywasz, no to jest właśnie to. Tylko, że w tym wszystkim to jest takie fajne, gdzie jeżeli są rozgrywki ligowe, że za tydzień możesz to udowodnić, że to był wypadek przy pracy, a na mistrzostwach niestety już nie ma takiej rzeczy. Ma się czasami jedyną szansę w życiu, nie? Tak jest, tak jak w moim przypadku. Pochodzę z mojego klubu. Dostałem się na wyżyny piłkarstwa polskiego, pojechałem na mistrzostwa świata, więc jako piłkarz wydaje mi się, że ja osiągnąłem bardzo dużo, tak? Oczywiście zazdroszczę moim kolegom, którzy grali w dużo lepszych klubach i w dużo mocniejszych ligach, ale to tylko zazdroszczę, nie jestem zawisny, bo ja bym też chciał na ich miejscu i po prostu byli lepszymi piłkarzami. A czy jak teraz patrzysz z perspektywy czasu na ten turniej, to myślisz, że w ogóle z Koreą dało się wygrać na tych mistrzostwach, wygrać z gospodarzem? No bo to w jaki sposób oni byli forsowani, no to chyba jest jeden z największych skandali w historii futbolu, więc... No niestety, tak to bywa w sporcie. Ściany pomagały w tym przypadku i patrząc, bo już nie mówię tu o meczu z nami, gdzie notorycznie byliśmy faulowani, sędzia nie zdał fauli, ale tam dalej później z innymi reprezentacjami to dużo większe sceny dochodzi. No właśnie, nawet jakbyś strzelił w tym meczu hat-tricka w pierwszej połowie, to myślę, że byście dostali 4 rzuty karne w drugiej. No. Sytuacja, no mówię, no tak było, no i to był duży skandal, ale nikt tego nie poruszył, gdzieś zostało to przykryte i koniec. I Korea nigdzie poza swoim terenem z grupy nie mogła wyjść. Także no, to też o czymś świadczy. A myślisz, że ta historia może się teraz powtórzyć na mundialu w Rosji i przy forsowaniu gospodarzy? No, wyobrażasz sobie taką sytuację, że na przykład gramy w półfinale z Rosjanami i obserwuje to prezydent Putin i trzyma paluszek na takim przycisku czerwonym. Nie? Fajnie byłoby, jakbyśmy grali w półfinale. Życzyłbym sobie tego jako kibic teraz już reprezentacji Polski. Były gracz. Myślę, że dzisiaj w ogóle to jest inna piłka już. Nie można tej oceniać piłki, którą my graliśmy w 2002 roku do tej piłki, która jest dzisiaj. Ona jest szybsza, dynamiczniejsza i stąd ci biorą błędy sędziów, po prostu nie nadążają. Ja daleki jestem od tego, czy sędzia celowo robi coś, tylko po prostu jest tak dynamiczna piłka. No, są do tego metody, coraz bardziej wchodzą w różnych krajach i mam nadzieję, że UEFA też już to wprowadziła i wprowadza to, żeby pomóc tym sędziom, bo to jest tak, że ta po prostu piłka jest bardzo szybka. A ty jesteś zwolennikiem VAR-u? Jestem zwolennikiem VAR-u, tylko VAR nie może być stosowany przy każdej sytuacji, tak? VAR powinien, najpierw powinien ocenić to sędzia, ale jeżeli sędzia nie ocenia to i puszcza, to VAR nie powinien się wtrącać. VAR powinien się wtrącić w momencie, gdy sędzia podejmie decyzję. A często jest tak, że wracamy do VAR-u, sędzia nie gwizdnął, wracamy do VAR-u, no i ostatnia kolejka, mecz Jagiellonia, Wisła Płock. Słabo to wygląda. Pierwsze mistrzostwa z tym systemem, więc zobaczymy, jak to się wprowadzi, ale sędziowie mówią, że to mogą być no, najbardziej uczciwe mistrzostwa świata w historii. No bo nie oszukasz, no telewizji
szukać wszystko. Mhm. Widać jak na dłoni dzisiaj jest 30 kamer, czy iluś można pokazywać, wiesz, więc sprawa wygląda jasno i tu ty możesz się zaklinać, mówić co byś chciał, a i tak obraz pokaże ci jak było rzeczywiście. Dobrze, chciałbym teraz poruszyć temat taki chyba najważniejszy w tym momencie dla ciebie. Kilka miesięcy temu zdiagnozowano u ciebie chorobę nowotworową. Chciałbym wiedzieć, jak się po prostu teraz aktualnie czujesz i na jakim etapie przebiega twoje leczenie. No jak wykryto tą chorobę, to poddałem się operacji. 1 lutego miałem operację, więc wszystko mi usunęli, to co było zarażone. Teraz pozostaje okres leczenia. Leczenie choroby nowotworowej to nie jest leczenie grypy, trwa bardzo długo. Przechodzisz chemioterapię? Tak, jestem po 5 chemioterapiach. Po 5 chemioterapiach? Tak, jeszcze zostało mi 7. Więc no, trzeba się po prostu leczyć. W międzyczasie jeżdżę do Niemiec, do kliniki prywatnej, gdzie odbudowują mój układ obronny. Może dlatego tak dobrze wyglądam. Włosy mi nie wypadły. Nie mam, nie jestem blady. Bo bardzo, bardzo, bardzo dużo jeżdżę i się leczę. Tak generalnie wygląda to, że na 3 tygodnie, 1,5 tygodnia jestem w szpitalu. Rozumiem. 1,5 tygodnia odpoczywam, 1,5 tygodnia jestem w szpitalach. Tylko dużo jazdy, bo do Hanoweru jest 700 km ode mnie. To jadę w poniedziałek, wracam w piątek, a chemioterapię leczę się w Centrum Onkologii w Bydgoszczy. To też jest 200 km ponad stąd. Więc te podróże męczą. Ale nie ma co narzekać. Widuję dużo bardziej chorych ludzi, więc im potrzebne jest duże wsparcie, bo ja jestem mocny. I oczywiście miałem ciężkie 3 dni. Jak się dowiedziałem o badaniach, które przyszły, że to jest nowotwór złośliwy. No i 3 dni były bardzo ciężkie, no, emocje wygrały, no, ale w końcu bo trzeba się zabrać za siebie i po prostu się leczyć. Właśnie wspomniałeś o wsparciu, wiem, że jesteś silny, ale powiedz mi, jak duże znaczenie ma dla ciebie wsparcie na przykład twoich kolegów z reprezentacji albo kibiców, no bo niecały miesiąc temu przyjechała tutaj praktycznie cała kadra z mundialu, tak? I była to impreza, jakiej Słupsk dawno nie widział. No to rzeczywiście była impreza, której dawno nie było w Słupsku takiej. Szkoda, że z takiego tytułu. No my praktycznie z tą reprezentacją budujemy się na meczach, bo jeździmy na meczach za naszą reprezentacją, czy to na Narodowy Stadion, czy na stadionie w Poznaniu Polsce. Ale to było niesamowite. No. Nie mogę wszelkie słowa powiedzieć, bo emocje wygrywały rolę. Zebraliśmy się pierwszy raz tak od mundialu w takiej ilości. Myślę, że za rok zrobimy drugi mecz z tytułu leczenia się. Tak? No tak. Bo oprócz tego, że przyjechali chłopcy z reprezentacji, to przyjechali jeszcze moi koledzy, przyjaciele z boiska, z klubów. Więc to była wielka frajda dla mnie, że tak stawili się i solidaryzują się ze mną w tej chorobie i trzymają za mnie kciuki. Ale ponadto no, masę ludzi, dobre gesty, dobre słowa. Bo to nie tylko jest pomoc finansowa potrzebna w takiej sytuacji, bo to jednak leczenie kosztuje bardzo dużo. Ale również ta pomoc mentalna jest bardzo pomocna, że widzisz, no właśnie, chyba nawet ważniejsza. Myślę, że nawet ważniejsza, że, że ileś tysięcy osób na zbiórce dla mnie wspomogło mnie finansowo, ale oprócz tego masę tysięcy ludzi do mnie na Messengera, na Facebooka wspiera mnie i codziennie otrzymuję jakieś wiadomości ze wsparciem. Także serdecznie chciałem przy okazji podziękować tym wszystkim ludziom. Myślę, że to jest dla mnie, ale również dla tych wszystkich ludzi, co leżą po szpitalach i się leczą, bo naprawdę masę ludzi chorych. No właśnie, wsparcie psychiczne jest bardzo ważne, ale no nie ukrywajmy, no takie leczenie no jest niesamowicie kosztowne. Wiem, że zaangażował się bardzo Polski Związek Piłki Nożnej w pomoc sobie oraz także jest prowadzona internetowa zbiórka pieniędzy, do której teraz wszystkich chciałbym serdecznie zaprosić, żebyście się Państwo zaangażowali albo przynajmniej udostępnili tę informację dalej. Link możecie znaleźć w opisie pod tym wideo. Więc serdecznie wszystkich zapraszamy. No, Paweł u nas dawał nam przez tyle lat tyle emocji, a teraz potrzeba, żebyśmy się my zaangażowali, prawda? No,
znaczy ja powiem tak, no Polski Związek Piłki Nożnej pomógł mi i pomaga, także tu jest sytuacja ogarnięta, tak jak to prezes Boniek napisał. Oczywiście wiele osób chce od razu się dopytywać co i jak, ale to nieważne, każda symboliczna pomoc, ja mówię także ta mentalna to jest przede wszystkim bardzo ważna. Druga sprawa, sobie zdaję sprawę, że ludzie są w gorszych sytuacjach niż ja, bo jednak uprawiałem taki zawód, a nie inny i też parę złotych troszkę ma więcej od ludzi, którzy chorują. No ale no, każda pomoc się przyda i jeżeli już się wyleczę, to jest ustalone tak, że resztę pieniędzy, które zostanie mi na tej zbiórce, to przekażę innym osobom, które potrzebują pomocy. No. Także to nie jest tak, że wszystko dla siebie, tylko też pomagam innym ludziom, daję namiary, bo mam dużo znajomość, leczę się w tym Hanowerze. Już kilka osób do Hanoweru też pojechało, mam w Bydgoszczy Centrum Onkologii też panią, która też leczy. Także myślę, że to dobro, które ja dawałem przez tyle lat ludziom, bo to nie jest tylko ja, tam nie opisuję w gazetach, czy temu, czy tamtemu pomagałem, czy temu to, czy to załatwiłem. Tylko po prostu to dobro wróciło do mnie teraz, jak ja potrzebuję pomocy. Mam grono przyjaciół, który mnie mocno wspiera i mocno mi pomaga i są ze mną praktycznie codziennie. Więc tu też czuję się psychicznie dobrze. No już ten chyba najgorszy etap mam za sobą. Teraz będę jadę 25 na 6 chemię i tutaj będę chemii miał robione badania kontrolne. Będę też dużo więcej wiedział. No ale mówię, czuję się dobrze. Staram się leczyć. Zmieniłem swój tryb życia po to, żeby się wyleczyć. No bo to jest mecz, którego nie można przegrać. No właśnie. Tak jeszcze wracając do twojej kariery. Zatoczyła ona piękne koło. Robiłeś karierę w klubach ekstraklasy, w klubach Bundesligi, a wróciłeś tutaj z powrotem do Słupska na stare śmieci po to, żeby także pomagać w rozwoju twojego macierzystego klubu. Powiedz, jak sobie radzicie tutaj na lokalnym podwórku? Powiem tak, no radzimy sobie na miarę naszych możliwości. Szkoda, że miasto Słupsk nie jest zainteresowane żadnym sportem, nie jest zainteresowane żadnym sportem. I to jest największy problem. Bo przy budżecie miasta prawie pół miliarda złotych, milion jest przeznaczane na stowarzyszenia, które mają działać, szkodzić młodzież i profesjonalne, bo już nie mówimy o profesjonalnym sporcie. No ale gdzieś mamy sponsorów swoich, gdzieś udaje nam się pozyskiwać, mamy dużo młodzieży. Tylko często jest tak, jak coś się robi, to znajdą się ludzie, którzy chcą na tym robić biznes. I no tak jest, zaufaliśmy pewnym osobom, a im bardziej zależy na innych rzeczach niż na klubie, w którym ja się wychowałem. Więc nastąpił tu rozłam tego wszystkiego i teraz są dwa kluby o tej samej nazwie. Jeden ma drużyny seniorskie, a drugi ma tylko młodzież, choć my teraz też otworzyliśmy swoją akademię. Mamy ponad 100 dzieciaków i myślę, że w przyszłym roku będziemy mieli ponad 200. Więc tu idzie w dobrym kierunku. Problem mamy z boiskami, bo w Słupsku nie ma boisk, nie ma ośrodka treningowego. Mamy w planach projekt, chcemy budować swoje ośrodki, ośrodek swój treningowy. No bo jednak baza w naszym mieście, są dwa boiska pełnowymiarowe na 100 tysięcy ludzi, więc dwa orliki na treningu. No właśnie, Słupsk jest dla mnie bardzo bliski, bo tutaj chodziłem do szkoły średniej wiele lat temu. Teraz sobie przyjechałem trochę wcześniej do ciebie, żeby pojeździć po mieście i zobaczyć, jak się zmieniło. I rzeczywiście powstało sporo nowych centrów handlowych, sporo nowych osiedli, ale stadion Gryfa, tak jak 15 lat temu wyglądał, tak się nic nie zmienił. Basen na Szczecińskiej, hala sportowa, a już nie wspomnę o stadionie lekkoatletycznym, na którym wielokrotnie bywałem, więc smutne to jest, że no, tak duże miasto nie chce inwestować w sport. No akurat stadion lokatyczny to się zmieni, bo nie wiem, czy teraz byłeś, bo powstała nowa hala duża, sportowa. Stadion generalnie się sypie już, gdzie nie było dużej imprezy praktycznie, no bo tak go wybudowali. To oczywiście z tym wspólnego nic nie mają władze dzisiejsze. Proszę sobie wyobrazić, wybudowali blisko 5 metrów za krótkie, żeby na czempionki nożnej można było rozgrywać. To jest dopiero kabel.
na 12 milionów wydali w obiekt, 12 milionów w hale, na stadionie, w którym nie można meczów rozgrywać. To jest dopiero ktoś będzie za to odpowiadać. Nie dało się tam przesunąć? Dało się, tylko były naciski pewne grupy ludzi, którzy zrobili tutaj tak, żeby piłka nożna nie można było grać na dużym stadionie. Odbył się ten mecz charytatywny dla mnie. To tyle ludzi na tym stadionie było od powstania jego, od remontu, co na jeden taki mecz, więc tym bardziej, że gdzieś ja działałem jeszcze w strukturach PZPN-u, działałem w Komisji Piłkarstwa Młodzieżowego, Amatorskiego Młodzieżowego, więc bazę hotelową mamy tu w pobliżu, bo jest Ustka Piękna i jest Dolina Szarloty, więc mecz reprezentacji jakieś 15, 16 czy 17 można by było tu zrobić dla mieszkańców Słupska. Ale jak nie mamy obiektu, to na czym można to zrobić? No, przede wszystkim musi stadion być do tego, żeby rozegrać mecz. No właśnie. Kiedyś był stadion 350-lecia, na którym można było grać, bo Polska grała z Turcją, ja pamiętam jeszcze jako młody chłopak, a dzisiaj budowali stadion, na którym nie można w piłkę grać. No. To jest dopiero myślenie radnych i prezydentów byłych. No nie mówimy o dzisiejszym prezydencie, bo to było wcześniej, ale wielu z tych radnych jeszcze siedzi w Radzie Miejskiej. No i ludzie ich dalej wybierają, mimo to, że robią takie babole. To dużo by mówić, ale nie chcę się w politykę bawić, bo mnie to zbytnio nie interesuje. No właśnie, chciałbym, żeby w Słupsku się sport rozwijał, jestem działaczem i w takim mieście jak Słupsk naprawdę ciężko być działaczem sportowym. Właśnie, wróćmy może do sportu, bo tutaj widzę, że portal Trzecia Liga Polska pisze, kiedy Gryf wróci do trzeciej ligi. Kiedy Gryf wróci do trzeciej ligi? Ja generalnie chciałbym, żeby już był w trzeciej lidze. No niestety nie stać jest nas na to w tej chwili, ponieważ z miasta dostajemy środki w wysokości takiej, które zapewniają nam granie w czwartej lidze. I to, no zajęliśmy teraz trzecie miejsce. Te dwa kluby, które są przed nami, no finansowo nie mogliśmy ich doścignąć, więc wygląda to tak, że my też opieramy się na swoich zawodnikach, wychowankach, którzy mieszkają w Słupsku i w regionie, nie ściągamy ludzi z innych miast. Już mieliśmy ten etap za sobą i płaciliśmy bardzo długo długi, więc nasza polityka klubu jest taka, że gramy swoimi wychowankami i ludźmi z regionu. Oddaliśmy w pewnym momencie szkolenie innemu podmiotowi i szkoli tak, że nikogo nie potrafi nam wyszkolić. Więc zajęliśmy się z powrotem szkoleniem. Jest szkoła mistrzostwa sportowego w Słupsku, ale wyniki tej szkoły same za siebie mówią. Ja nie chciałbym już dalej w ten temat wchodzić, bo mnie to nie interesuje. I tak to jest. Zbieramy ludzi i będziemy mieć dużą lukę w rocznikach, ponieważ mamy juniora starszego, czyli rocznik 99, 2000 i później mamy dopiero 2006. Więc mamy lukę dużą, ale no, będzie trzeba jakoś uzupełnić. Odnieśliśmy sukces w zeszłym roku. Awansowaliśmy do Centralnej Ligi Juniorów. Oczywiście spadliśmy z niej, bo rywalizowaliśmy z Lechem, Zagłębiem Lubin, z Lechiem Gdańskim, gdzie nasz budżet w zeszłym roku klubu wyniósł 350 tysięcy. Oni mają potężną akademię. A oni mają akademię, ale to była przygoda życia dla wielu tych chłopców. I kilku z nich zostało u nas. No to jest taka nasza młodzież, która pewnie tu będzie grała. Chyba, że uda mi się zagrać wyżej, no ale muszą do tego ciężko pracować, a dzisiaj młodzież nie chce ciężko pracować. No właśnie, w jaki sposób udaje Ci się angażować młodzież do sportu, bo słyszałem opinie wielu trenerów, że teraz to jest wyjątkowo trudne. No jest trudne. No, przede wszystkim staramy się zapewnić im dobrych trenerów, zapewnić im warunki do tego, żeby mogli dobrze trenować. Oczywiście trzeba dzisiaj dzieci ładnie ubrać i ten. No ale to współpracujemy z rodzicami i mamy grupę, od września założyliśmy swoje grupy, mamy ponad 100 dzieciaków już. Myślę, że teraz ten sezon, bo nie mogliśmy przystąpić do rozgrywek, myślę, że teraz ten sezon będzie dla nas taki bardzo fajny, że przede wszystkim chcemy dać dzieciom przygodę, bo ilu z nich może zostać zawodowymi piłkarzami. No nie zostanie masy, ale dać im przygodę, żeby się nauczyli obowiązkowości, systematyczności, ciężkiej pracy, przyjaźni, współpracy z zawodnikami, również rywalizacji. I to najważniejsze.
najważniejsza. Jak jeden czy dwóch udaje się do, od tego małego zespołu dostarczyć do zespołu seniora, no to już jest, no to się opłaca się trzymać tu całą grupę. Mamy nabory, robimy nabory. Teraz nabór robimy w sobotę na stadionie właśnie 650-lecia. Robimy nabór do swojej akademii. Oczywiście to jest nazwana akademia, ale to są zespoły przy klubie. No właśnie, to jest ciekawe, o czym mówisz, to czego uczy sport, no bo pewnie niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, że zapisując dziecko do klubu sportowego, to niekoniecznie musi nam zależeć na tym, żeby zostało kiedyś piłkarzem. 99% no właśnie. Tych zawodników, czy 99,9% nie zostanie nigdy zawodowymi piłkarzami. Ale przede wszystkim przeżyją fajną przygodę. I to, czego się nauczą, wpłynie tak jest. Na ich dorosłe życie. Jeżeli on będzie przychodził systematycznie, będzie kochał klub, bo spędzi tam sporo czasu, bo to trzeba naprawdę sporo czasu spędzić i wyrzeczeń mieć, to później on zostanie kibicem. Mhm. Przyjdzie, przyprowadzi syna i będzie kibicował naszemu klubowi. No a dzisiaj w sytuacji jesteśmy takiej, że drużyny młodzieżowe, które oddaliśmy, gdzieś tam daliśmy szkolenie do innego podmiotu, to te dzieci nawet na mecze nie przychodzą. To nie może tak być. No my ze swoich grup dzieci przeprowadzamy, dajemy, wiadomo, darmowe wejściówki, piłki podają, no i tak się buduje kulturę tego nawyku, przynależności klubowej, a później być może nawet kibicowania, bo nie każdy z nich może się okazać w wieku 15-16 lat, że on powie, on nie chce grać już w piłkę. Więc, ale to, co przeżyję, to będę miał wspomnienia do końca życia. Ja mam dzisiaj przyjaźnie z ludźmi tutaj, z którymi grałem w juniorach. I do dzisiaj się trzymam, mam wspólną pasję, którą jest piłka nożna. I żyjemy, chodzimy na mecz, oglądamy razem. Wielu z nich jest trenerami u mnie w klubie, no bo uważam, że ci, co się wychowali, to powinni pracować w swoim klubie. No, takie najlepsze przyjaźnie kiedyś to z klubu albo z wojska, tak, co? Bo przede wszystkim zostawią zdrowie, serce dla tego klubu, to jest najważniejsze, bo oczywiście jeden aspekt jest finansowy, a drugie też no ta więź z klubem musi być. Do mnie ostatnio kolega napisał, mój przyjaciel, Eintracht, w którym grałem, zdobył Puchar Niemiec. No tak, wygrał z Bayernem. Tak, i napisał SMS-a, no, twój klub zdobył mistrzostwo Niemiec. No to ja mu odpisałem, moim klubem jest Grzywców, bo ja się tu wychowałem, a tam zostawiłem trochę serducha. No. I tak powinno się do tego podchodzić, że najważniejszym klubem dla ciebie jest ten klub, w którym się wychowałeś, w którym cię nauczyli, zostawiałeś jako dziecko swoje spełniałeś swoje marzenia, pasje. Później się potoczyło, że grałem na wyższych klubach, takich, moim takim klubem to jest Amika Wronki, gdzie 8 lat spędziłem w sumie. Jako młody chłopak i tam większość sportowego życia. Wisełka? Wisełka to była przelotem, jak to mówię. Bardzo fajny klub, bardzo fajne kibice. Trafiłem na fajnego trenera Petresku, którego miałem zaszczyt poznać. Bardzo dobry szkoleniowiec i pewnie jak w Wiśle został dłużej, to byśmy osiągnęli jakiś sukces. No ale się włączyło polskie mędzenie, polskie chodzenie do prezesów i koledzy zwolnili trenera. Tak, no. I pan Petresku, Polsce, żeby się trener utrzymał dłużej niż pół sezonu, to rzeczywiście musi mieć osiągnięcia. Pan Petresku poszedł do Rumunii, później do Rosji, grał w Lidze Mistrzów, a gdzie jest Wisła. No właśnie. Z całym szacunkiem, super klub, super ludzie, kibice fajni. Naprawdę z przyjemnością się grał, wychodziło na Raymonta, na boisko. No ale mówię, ja byłem tylko przelotem krótko. Niestety, byłem człowiekiem Engela i tak to się skończyło. Fajne jest to, co mówisz, tak mi się przypomniało, kiedy oglądałem walki Tomka Adamka i ta piosenka Nie zapomnij, gdzie się urodziłeś, nie? No właśnie, ja wróciłem do Słupska, tu mam przyjaciół, mam rodzinę, przede wszystkim lubię to, co robię i oddaję tu całe serce. Oczywiście przez to moi najbliżsi mają trochę gorzej, bo nie mam mi dużo czasu. No ale no, wybrałem taką ścieżkę i tak po prostu tą ścieżką idę. Teraz oczywiście mam lekkie problemy, bo muszę się wyleczyć i tu się skupiam mocno, ale dalej cały czas pracuję w klubie, także udzielam się i podzieliłem zadania moim współpracownikom, więc tu dalej idziemy, rozbudowujemy nasz klub, kochany. No właśnie.
właśnie wracamy z powrotem do klubu, bo pewnie obowiązki czekają. Paweł, tak. Czego tobie życzyć na koniec? Przede wszystkim zdrowia, bo to jest najważniejsze, jak człowiek, jak człowiek zachoruje, to wtedy mu się wszystko zmienia. To wszystko mu się zmienia. Tu nie wyjdziemy, musimy do koła jechać. Okej, to zaraz I przewartościować życie. Wydaje mi się, że ja oczywiście trochę się na pewno zmieniłem pod względem gdzieś tam, jak wyjeżdżałem stąd ze Słupska, miałem 19 lat, wróciłem jak mam 32. Ale jako człowiek, ci co mnie znają, to wiedzą, że się nie zmienię, jestem takim sam i nie ma to znaczenia, co robić w życiu, czy coś sławny, czy mniej sławny. Ale musi zachować się tak jak inni ludzie, bo inni też ciężko pracują, może mają i podjęli inne decyzje i inaczej to w życiu wyszło. Więc tu przede wszystkim chyba trzeba życzyć zdrowia i to jest najważniejsze. No i tego, Paweł, tobie życzę. Zdrowia i żebyś dziękuję. Dalej dążył tak do swoich celów. Dziękuję tobie bardzo, to była przyjemność dziękuję. Z tobą rozmawiać. Nawzajem. Dziękuję. I dziękuję Państwu. Do zobaczenia.